Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam pyszną surówkę z cykorii. Jest bardzo zdrowa, prosta do zrobienia i ułatwia trawienie tłustych potraw. Do zrobienia tej surówki będę potrzebować 1 główkę cykorii pokrojoną w paseczki, 100 g ogórka zielonego i około 50 g papryki. 2 łyżki cebuli pokrojonej w piórka i około 2 łyżek pomidorów suszonych pokrojonych w kostkę. Przyprawy, sól i pieprz, trochę oleju sezamowego lub innego i ocet balsamiczny lub sos na bazie octu balsamicznego. Najpierw mieszam cebulę z pomidorami, żeby te piórka rozdzieliły się na pojedyncze kawałeczki. Dodaję do pokrojonej cykorii. Lekko mieszam. I dodaję ogórek i paprykę. Mieszam wszystko. Trochę solę i dodaję trochę pieprzu, ale nie dużo. Cykoria jest lekko gorzkawa. Goryczka, która jest zawarta w cykorii, ułatwia naszej wątrobie trawienie tłustych potraw. Dlatego ta surówka idealnie sprawdzi się do potraw z grilla. Teraz zrobię sos. Jest bardzo prosty do zrobienia. 1 łyżeczkę oleju sezamowego. Można oczywiście wziąć 2 łyżeczki, jeżeli ktoś woli. I 3 łyżeczki octu balsamicznego lub sosu na bazie octu balsamicznego. Ten sos jest taki słodkawy, dlatego zrównoważy goryczkę, która jest obecna w cykorii. Trzy łyżeczki takiego sosu. Sos jest dosyć gęsty, dlatego dodam 2 łyżeczki wody. Mam już gotowy sos do surówki. Teraz polewam cienką stróżką dookoła z łyżeczki, tak żeby surówka była w całości polana. Jest to porcja na 1-2 osoby. Bardzo smaczna, bardzo szybka surówka. Dodaję kilka listków bazylii, która będzie tutaj lepiej pasować niż pietruszka. Doda takiej świeżości jeszcze tej surówce. I surówkę mam już gotową do podania. Bardzo smaczna, prosta i bardzo zdrowa surówka, którą można podać zarówno do obiadu, jak i do potraw z grilla. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny i do zobaczenia.